Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Kolejny już raz, tym razem 9, by poinformować mieszkańców Włocławka, ale także okolic i Polski o tym, że zbliża się nieuchronnie data 9 Festiwalu Włoskiej Melodii Operowej z melodią na zawsze, czyli Bel canto per sempre. Czas szybko biegnie, pamiętam jak rok temu żeśmy podobnie zachęcali. Chcę powiedzieć, że rok temu to był bardzo udany koncert. Myślę, że przeszedł wszelkie oczekiwania i organizatorów, ale także powiedzmy publiczności. Chciałbym, żeby w tym roku podobnie to się odbyło, żeby podobnie miała miejsce rzecz związana z dużą ilością ciekawych, miłych, sympatycznych wrażeń. Robimy wszystko, by tak się stało, by ponownie zainteresować Włocławian i Włocławianki, Włocławianki i Włocławian tym, że we Włocławku mamy taką imprezę, mamy taki festiwal, który na parę godzin, powiedzmy, wyrwie nas z codzienności i kłopotów i tak dalej, i tak dalej. Wraz ze mną w konferencji uczestniczy pani Marlena Korpalska, nowa szefowa Fundacji Samotna Mama, a także, który jest Państwu dobrze znany, pan Dariusz Stachura, od lat razem ze mną organizator tego festiwalu, dyrektor artystyczny, i chciałbym w tym momencie właśnie jemu oddać głos, by powiedział nam, co nas czeka w tym roku, gdy chodzi o ten 9 już festiwal. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście jak każdego roku, przy każdej edycji musi się dziać coś nowego, równie dobrego jak poprzednio, i mam nadzieję, że ten dzisiejszy festiwal, o którym mówimy, będzie taki sam dobry albo jeszcze lepszy. Za każdym razem słyszę od Państwa głosy, że ten festiwal, na którym byliśmy ostatnio, był najlepszy. Także myślę, że za każdym razem to słyszę i mam nadzieję, że teraz też usłyszę takie opinie, takie recenzje od Państwa. Mam taką nadzieję. Zaprosiłem wspaniałych tenorów. O ile Państwo orientują się, ja biorę udział w koncertach trzech polskich tenorów od lat. Tam się czasem zmieniają osoby, ponieważ jeden może, drugi nie może. To tak jest bardzo trudno zawsze ustalić termin. Śpiewaków jest bardzo dużo wspaniałych, ale wiadomo, że ci najlepsi mają zawsze terminy zajęte. I chociażby dzisiaj moi koledzy są zajęci przez nasz festiwal. To będzie Paweł Skałuba, mój przyjaciel, tenor, który jest w tej chwili na topie w całej Polsce, śpiewa we wszystkich operach, między innymi w łódzkiej operze. Wywodzi się z gdańskiej opery, z opery bałtyckiej przede wszystkim, ale Łódź go zakupiła na stałe. Jeżeli chodzi o drugiego tenora, to Adam Sobierański, który równie śpiewa wszędzie, na wszystkich scenach operowych w Polsce, ale przede wszystkim jego rodzimym teatrem jest Teatr w Krakowie. No i ja, cóż mówić, no, jeden z trzech tenorów polskich. Ostatnio, muszę Państwu się pochwalić, zostałem dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi i to świadczy o naszym prestiżu, jeszcze większym prestiżu naszego festiwalu. Także myślę, że nie bez powodu tam znajdę się w tej instytucji, ponieważ tak jak przez 9 lat, właściwie przez 8 minionych lat, udało nam się wspaniale organizować te festiwale, co jakby nominacja mówi za siebie. Mam nadzieję, że i ten festiwal będzie równie dobry. Jeżeli chodzi o tegoroczną Akademię Muzyczną, którą zaprosiliśmy, zaprosiłem Łódzką Akademię Muzyczną i znakomitego profesora Ziemowita Wojtczaka. Jest to wielka osobowość, wielki, wspaniały profesor, mój przyjaciel również, ale wspaniały fachowiec. Będzie nie dość, że przyjedzie i będzie opiekunem swoich studentów, jak gdyby, to jeszcze nas zaszczyci i zaśpiewa, weźmie udział w koncercie, jakby tutaj biorąc udział, po prostu robimy, jak zwykle co roku, taką ozdobę czy taką formę upiększenia tego konkursu, prawda? Również w tym czasie wystąpią moi synowie. Może trochę prywatnie to wygląda, że jakbym ja swoich synów kreował. Nieprawdą jest, akurat tak się składa, że mój syn dostał się do Akademii Muzycznej na pierwszy rok. Chciałem Państwu pokazać, jak to jest, jak student zaczyna, jeszcze nie będąc studentem, w jakim stanie wokalnym
wybranym jest, a jak skończył, czyli mój syn, który wystąpi, ten mój starszy syn Mateusz Stachura, który też już kiedyś występował, brał udział w gali operowej, chciałbym pokazać, jak student, który już jest wielkim, zaangażowanym artystą zawodowo, jak brzmi taki człowiek, który już jest gotowy. Oprócz tego, no wiadomo, że będą wspaniali studenci, najbardziej zdolni z Akademii Muzycznej, którzy są wytypowani przez dziekana, przez profesorów swoich, żeby nas tutaj zaszczycili swoim belkantem. Cóż można jeszcze więcej powiedzieć? A, no oczywiście soprany. Tak jak jest trzech polskich sopranów, będą trzy polskie sopranistki. Młodego pokolenia dwie. Wspaniałe Ola Aleksandra Wiwała, Aleksandra Borkiewicz, z którymi współpracuję na co dzień. Bardzo często występują w Polsce i za granicą. Mieliśmy okazję też wyjechać za granicę z moim wspaniałym, muszę się pochwalić, wspaniałym przedsięwzięciem autorskim Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze, w którym właśnie one brały udział i wystąpiliśmy razem w Berlinie i w Hamburgu. Cóż jeszcze, będzie też znakomita mecosopranistka z Warszawy, z Opery Warszawskiej, Magdalena Idzik, którą już Państwo wcześniej poznali i która wpisała się już w ten nasz festiwal piękną, złotą czcionką. Myślę, że na tyle. Oddam teraz głos naszej pięknej pani prezes, pani Marlence. Proszę, jeżeli chce pani coś jeszcze dodać, bardzo proszę. Szanowni Państwo, może takie najważniejsze rzeczy dla mieszkańców Wrocławka i nie tylko, bo wiemy, że gościmy również z okolicznych miejscowości i innych miast. To data 18 października i 19 października. To są te daty, w których będzie odbywał się Festiwal Włoskiej Muzyki Operowej. Informujemy, że ruszyła już sprzedaż biletów. Korzystając z uprzejmości Pałacu Bursztynowego jako prezes fundacji, zachęcam do tego, że możecie już Państwo bilety nabywać. W recepcji Pałacu Bursztynowego można to czynić osobiście. Jest szczegółowa rozpiska miejsc, bo to jest dla niektórych osób bardzo istotne, więc Państwo przychodząc do recepcji Pałacu Bursztynowego możecie zapoznać się z taką rozpiską i bilety takie, jakie miejsca Państwu odpowiadają, można zakupić. Również korzystamy ze współpracy z informacją turystyczną i tam też są do nabycia bilety. Ceny są zróżnicowane na miejscu, możecie Państwo się zapoznać, w zależności oczywiście od miejsca. Bardzo zachęcamy wszystkich. Ten pierwszy dzień 18 października to jest wybór bursztynowej struny, czyli coś, co wszystkim osobom, które bywają na Belcanto, jest znane. I 19 października to jest hala sportowa Wrocławek, bo 18 października to jest Pałac Bursztynowy, więc ku woli ścisłości informacji, żebyście Państwo wiedzieli, chociaż wiemy, że osoby, które bywają na Belcanto, zazwyczaj bywają i w pierwszym, i w drugim dniu. Więc w imieniu dyrektora festiwalu, pana Dariusza Stachury, i gospodarza festiwalu, pana Krzysztofa Grzędziela, wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam do Pałacu Bursztynowego. Informacji turystycznej można również kontaktować się telefonicznie. Dodam jeszcze, bo mamy już plakaty, które zapewne w mieście się pojawiły, że będzie niespodzianka pierwszego dnia, nie będziemy jej dzisiaj ujawniać, a więc liczba czy ilość gwiazd, która obok tych młodych adeptów sztuki śpiewania wystąpi, ilość gwiazd będzie większa, będą to kolejne osoby, które w pałacu 18 października będą także występować po to, by ten pierwszy dzień wcale nie różnił się od tego drugiego. Wiemy, że ten drugi zawsze najpiękniejszy, najbardziej, powiedzmy, wytworny, ale pierwszy myślę, że gorszy nie będzie i też jeszcze powtarzając tutaj się za panią prezes, serdecznie zachęcam, zapraszam do tego, by móc z tej niebywałej okazji skorzystać. A ja jeszcze mam asa w rękawie, bo mam jeszcze jedną niespodziankę, o której sam gospodarz festiwalu nie wie, bo tylko ja wiem i może jeszcze tam jedna osoba, z którą rozmawiałem, ale to też będzie niespodzianka, proszę Państwa. Powiem tylko, że to będzie niespodzianka lokalna. Będziecie Państwo bardzo szczęśliwi, jak zobaczycie kogoś i usłyszycie, kogo znacie. Domyślamy się, ale nie zdradzimy tego.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo, zapraszamy serdecznie na 9. edycję Festiwalu Włoskiej Muzyki Operowej Bel Canto Per Sempre. Zapraszamy. Zapraszamy.